Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget na moim kanale. Co dzisiaj się będzie działo? Zaraz się o tym dowiecie. A na wstępie proszę o zostawienie łapeczki w górę, jakiegoś komentarza po obejrzeniu filmu, no i subskrypcji, jeśli ktoś nie ma. Także lecimy, zaczynamy opowiadać, co się działo, bo od tego zaczniemy. Zaczniemy od tego, co się działo na tych kontach, dopóki od czasu ostatniego live'a, o może tak, od czasu ostatniego live'a i jakie plany mam na kolejne dni do, no taki przedział do, od live'a do live'a. Myślę, że taka forma Wam się spodoba, bo też na tym koncie W21 za dużo do klikania czy do pokazania nie mam. A taka właśnie wersja opisu, co się działo, co będzie się działo, myślę, że może Wam przypaść do gustu. Wpleciemy w to też oczywiście W40. No i jakoś te odcinki się będą kręcić, mam nadzieję. No to nie przedłużając, zaczynamy. Wchodzimy na W21, na naszego Magusa. Odbieramy wartę, no bo od razu co pierwsze co się pokazało. Odbieramy wartę. I mamy nowy poziom. 479. Jak możecie zauważyć, to jest dopiero początek. Także co tu się wydarzyło przed właśnie tym dzisiejszym dniem. Wczoraj dobiłem 478 poziom. Akurat jest weekend expa, także to troszkę nam pomogło, ale myślę, że nawet bez weekendu expa by było bardzo blisko do zrobienia tego poziomu, lub nawet bym ten poziom zrobił. Chociaż gdyby się nie udało, to dzisiaj bym miał znów piękny odcinek, jak wbiłem dwa levele w kilka minut. No ale niestety tak się nie udało. No cóż, tak bywa. Nie zawsze można mieć szczęście. Odebraliśmy ostatnią kartkę z kalendarza. Od jutra zaczyna nam się nowy kalendarz. Oceńmy ten kalendarz na tym W21. Na początek dostaliśmy cytrynki, 5 cytrynek, potem troszkę kamienia, potem dostaliśmy inteligencję, czyli dla nas to była w sumie dobra opcja, jak dla maga. Potem nieśmiertelka. To też spoko. Chociaż tutaj bardziej na pewno by się ucieszyli gracze free to play. Bonus Durun. Grzyby. No tutaj oczywiście był w szóstym dniu jeden grzybek, no ale zawsze coś. Zawsze coś do przodu. Kamień większy. Potka na zręczność to w ogóle niepotrzebna akurat tutaj w moim przypadku, więc od razu ją sprzedawałem. 3 razy większy kamień to też fajnie, chociaż tego kamienia ja tu mam pod dostatkiem, zresztą pewnie zaraz sami zobaczycie. Potka na szczęście, no to raczej nikomu niepotrzebna. Dusze fajnie, goldzik, no i na HP potka, potem podwojenie bonusu. Podwojeniem, no może źle to powiem, bo to jest 10% do run uzbieranych. Nie podwojenie, ale podwojenie jeśli chodzi o to, bo tutaj było 5%. Także dostawaliśmy bonus taki. Tutaj jeszcze mieliśmy 15% do run. Także już tutaj można było się ładnie wzbogacić na tych runach. Jeśli się je odpowiednio odbierało, ofiarowało. Potem dostaliśmy kolejną nieśmiertelkę. Tutaj chyba było 5 grzybów, z tego co pamiętam. Tutaj na tym przedostatnim dniu się bardzo zdziwiłem, bo dostałem ponad 20 milionów golda, gdzie to zawsze było sporo, sporo mniej. Nie wiem, czy z kalendarza będzie leciało dużo golda, ale mam nadzieję, że tak. Także bardzo bym się z tego cieszył. No także dzisiaj nowy poziom wbity, 479, i przechodzimy do rozgrywki.
Co tutaj możemy zrobić? Na pewno odebrać kamień. No niestety wypadł nam malutki czarny kamień. Ostatnio mam pecha do tych kamyków. 631 to nam się w ogóle nie przyda. Co ja mogę tutaj z wami dzisiaj zrobić? No na pewno nie będziemy przeklikiwać całej jaweczki, bo to by za dużo czasu zajęło. Na pewno sobie zobaczymy misję dnia. Pobij paladynów 3 razy. Na tym serwerze to może być problem, ale ja chyba tutaj mam jakiegoś paladyna. Paladyna mam chyba zapisanego. Tak, mam zapisanego paladyna z niskim levelem, to sobie go zaatakuję. Ok, już jedna walka jest zrobiona, to tam później sobie to dokończę. Tutaj coś mi się świeci. Na pewno zrobimy sobie arenkę jedną. Nie zrobimy, bo przecież atakowałem. Nie będziemy tracić grzyba, bo jest ich i tak mało. Arenka się tu robi. No do ofiary jeszcze daleko. W sumie mógłbym kupić skipa siedmiodniowego. Niech będzie, kupię ten skip. W końcu jest odcinek. To akurat coś tutaj niech się dzieje. Dobijemy tutaj to wszystko. Niech to się kręci dalej. Podejrzewam, że po odcinku będę musiał sobie to już ofiarować, no bo to już mam więcej niż tutaj. Ale nie o tym miało być mowa. Lecimy dalej. Nie zastanawiamy się, co tutaj się działo. No peciory wyglądają tak, jak wyglądają. Zaraz wam to wszystko pokażę, tylko nakarmię tutaj te, które mogę. No i siedmiornica, dobra. No i zaczynając od mroku, w mroku zbliżamy się już powoli do 200 X z gunem. Także bardzo fajnie. Już nie mogę doczekać, kiedy przeskoczymy na Kiciura. No ale dopiero Kiciur na 100 da nam bonus, także tutaj do bonusu jeszcze daleko. Tutaj w świetle. Dziunia już jest na poziomie 55, więc jeszcze tylko 45 karmień i dostaniemy bonus do zręczności, co na pewno pomoże Kusi, no bo my to i tak tylko dostaniemy troszkę boków, ale Kusia dostanie troszkę zręczności i będzie bardzo miło, może znów zrobi taką roszadę jak ostatnio w lochach. Mam nadzieję. Jeśli chodzi tutaj o ziemię, bździk ostatnie 2 dni, maksymalne karmienie, ale wcześniej męczyliśmy się strasznie. Te jedzonka, jabłuszka nie chciały w ogóle lecieć. Mam nadzieję, że te jedzonka teraz się trochę odobrażą na nas i zaczną to jakoś sensownie lecieć, no bo jednak musimy te pety dobrze wykarmić, żebyśmy byli nadal topową postacią z topowymi petami. I tutaj no brakuje 56 jedzonek do bonusu, do inteligencji, także dla nas najbardziej potrzebnego. Zobaczymy, kiedy to nastąpi. Na pewno jakby dobrze poszło, no to 56 dni. No czyli jakieś 19 dni. To jeszcze dosyć długo. No ale zobaczymy, pewnie to się wydłuży w czasie. Jeśli chodzi o ogień, psydbum zbliża się do 200. Tutaj się nie będę rozgadywał, bo to jednak szczęście. Szczęście jest tam niby potrzebne, niby nie. Ale chciałbym mieć więcej szczęścia w lochach. Chciałbym mieć więcej szczęścia przy kopaniu gemów. I to w sumie tyle, no. Ale to szczęście nic mi tutaj w petach nie da. Przynajmniej przy kopaniu gemów. Tutaj siedmiornica już na 55 poziomie w wodzie. Także też bonusik się zbliża do siłki. I w sumie to by było tyle z petów. Jeśli chodzi o lochy, no to tutaj lochów nie pchnęliśmy w ogóle. Ale już mamy 479 poziom. Także w przeciągu tygodnia, myślę, wbijemy 480. No bo teraz jeszcze 2 dni mamy weekendu expa, to nam dużo pomoże.
Także myślę, że do piątku do Epika powinniśmy się wyrobić z tym 480 poziomem. Jeśli nie, no to myślę, że sobota i będzie ten 480 poziom. No chyba, że coś by padło, no to będzie szybciej. Ale czy coś padnie, nie zapowiada się. No zobaczmy nawet tego chłopieńcego Briena. To jest Brienne startu. Z tego co pamiętam, jak z Gry o Tron. No tutaj, no mimo wszystko, ona ma dosyć mało HP jak na ten poziom swój, ale daje mocne ciosy, a jak już walnie krytyka, to schodzimy na strzała. No ale tutaj Kusia by musiała się naprawdę, naprawdę mocno postarać. Musiałaby bardzo, bardzo dużo zbić. Chociaż teraz jakąś taką próbę próbuje nam zademonstrować. No zobaczymy, zobaczymy. Gdyby to siadło na odcinku, to bym był mega zaskoczony. Na razie, gdyby nie te zwykłe hity, to by było ekstra. Ale zobaczmy jeszcze, jeszcze troszkę uników może. No dawaj, Kusia, dawaj. Oj, szkoda, że... No szkoda, bo to bardzo fajnie wyglądało. Nie wiem, ile tam było uników, bo nawet nie liczyłem. Jak ktoś chce, to może napisać, ile było uników w komentarzu. No, ale gdyby tam same kryty poszły, to by była jadka, to mogłoby siąść. No także właśnie tam potrzebuję, żeby Kusia się odpaliła w dobrą stronę i to siądzie i będziemy walczyć dalej z kolejnymi przeciwnikami. Jeśli chodzi tutaj dalej, no to tego raczej nie pokonamy. Góry Olimp na pewno nie. Nordyckich bogów też jeszcze jesteśmy za słabi. 13 piętro, tutaj też Kusia by się bardzo musiała postarać. No i tutaj w szkole magii Hagrida też musi się Kusia postarać. Najbliżej byśmy byli karuzeli z idolami, ale tutaj myślę, że potrzebujemy jeszcze tak około 5 leveli. Myślę, że będziemy potrzebować, żeby się wzmocnić, żeby te nasze krytyki i naszych pachołów krytyki były odpowiedniej mocy, żeby tego szpile trenda pokonać. Dobra, przechodzimy dalej. Twierdza. Tutaj buduje nam się kopalnia klejnotów na poziom 32. No to jeszcze 8 dni, także dopiero będziemy ją mieć w niedzielę na Epiku. I puścimy sobie kolejną. No bo jak widzicie, tutaj mam bardzo, bardzo dużo surowców. Więc ciągle budowa kopalni w ruchu, co mnie cieszy. Ale nie cieszy mnie fakt, że bardzo słabe klejnoty mi lecą. Od chyba ostatnich 5 dni poleciał mi tylko jeden czarny, duży. I to jeszcze nie taki maksymalny, tylko 792, gdzie już maksymalny mam 826 i to z kopalni 30. No, mogłoby być lepiej. Nie ukrywam, no niestety. Także przechodząc tutaj do podziemi, jutro nam się skończy kopalnia złota na poziom 45, od razu puszczę ją na poziom 46. Także odblokuję sobie tutaj ten ekstraktor, będzie on chodził, no ale tutaj mam jeszcze oczywiście te 4 paczki dusz, które też nam się później przydadzą. Ale na pewno nie będę używał ich wszystkich od razu, jak wpuszczę kopalnię klejnota na poziom klejnotu złota na poziom 46. No bo nie chciałbym się od razu znowu zapchać, żeby ten traktor znów nie działał. Co tu mogę jeszcze zrobić na tej postaci? Walniemy sobie na pewno hydrę, dołączymy do ataku. Mamy 8 głów. Już niedługo trzeba będzie podnieść pupila. W sumie możemy to zrobić teraz, żeby później nie zapomnieć. Poziom pupila sobie podniosę. No i walniemy, spróbujemy. Raczej to się nie uda, bo jeszcze za dużo nie robimy tej hydrze. Jej zbijamy, myślę, że tak do 40% maksymalnie. Także z tego serwera myślę, że to już by było praktycznie wszystko. Jeszcze sobie rzucimy razem kośćmi jeden raz. Może spróbujemy odłamki. No niestety nie udało się. No i dla was jeszcze zakręcę tutaj kołem
No bo tutaj i tak levela już nie wbije, więc możemy sobie zakręcić exp jeżynka. To bardzo fajnie, bo jeżynek też tutaj jest dość mało. Grzybki teraz na propsie, no bo jak widzicie mam ich dosyć mało. Jakaś broń, no i plecak pełny. Plecak pełny, więc tutaj coś musimy zrobić. W ogóle co chce wiedźma? Chce buty. Więc butów się pozbędziemy, to na razie sobie przerzucimy tutaj. I wracamy do kręcenia. Duszę. Kamień. Ok, duszę znowu. Drewno. Troszkę doświadczenia, kamień. Cytrynka się przyda, bo nie miałem dzisiaj żadnej. Kamień, duszę, tajemnicze odłamki, troszkę golda. Na koniec doświadczenie i znowu doświadczenie. Dobra, czyli koło nie było takie złe. Rozdamy sobie te staty. Dobra, i jeszcze wrzucimy sobie przedmiot do toalety, bo nie wrzucałem. Czyli niech będzie to. Od razu to sobie rozmontujemy. Niech się surki zbierają. Mogę w sumie to jakoś tak ustawić, niech będzie. Ok, no to przechodzimy do W40. Troszkę się rozgadałem, nie wiedziałem, że to aż tyle mi to zajmie. No bo tu już jest 16 minut na jeden serwer, także tutaj będziemy musieli przyspieszyć. Tutaj mamy 278 poziom, odbieramy to, dostajemy poziom, także 279. Myślę, że dzisiaj 280 powinien wpaść. A propos tutaj tego kalendarza, to nie będę się już rozgadywał, ale tutaj ten kalendarz był troszkę lepszy według mnie niż tamten poprzedni, no bo tutaj dostaliśmy 3 razy doświadczenie i to tutaj dostaliśmy dużą dawkę tego doświadczenia, także bardzo fajnie. No i co tutaj się działo dalej? Zobaczmy tylko jeszcze tutaj przedmiot do kociołka 3 razy. No może być ciężka misja, może być ciężka, zależy co ta wiedźma dzisiaj będzie chciała. Spróbujemy sobie tutaj jeszcze te dusze wygrać, super, udało się. Tutaj mamy jakąś ofertę, ale raczej jej nie będziemy brać ze względu, że mamy bardzo mało grzyba. Odbierzmy sobie klejnot. Klejnot wyleciał, ale na nie inteligencję, tylko wytrzymałość, także lipa. Chyba sobie go po prostu wrzucę do kibla, bo nie mam żadnych epików. Wiedźma chce rękawice, także nie mam żadnych rękawic, także jest coraz gorzej. O 10:54 dostaniemy ostatni swój na pasek, także myślę, że dopiero wtedy będę zaczynał awkę, chociaż mogę zacząć ją i teraz. No coś mimo wszystko się muszę pozbyć. Tylko co? A mam jednak rękawice, co ja mówię? Mam rękawice, dobra, czyli mam jedno miejsce. Co ślepemu po oczach. Mam jedno miejsce, to możemy sobie walnąć darmówkę. Wczoraj pokonałem pierwszego przeciwnika z nordyckich bogów. To możemy sobie zobaczyć, jak będzie wyglądała Walkieria. Czy ona też siądzie? Może by dała jakiegoś epika? No nie siądzie, niestety darmówka się nie udała. Tutaj będę musiał się zaraz zająć żołnierzami. No bo stoją, bo dopiero co wstałem. Ale przechodzimy szybko tutaj. Nakarmimy pety. Jeśli chodzi o tutaj, co się działo w petach, to już wam wszystko mówię. W mroku złapaliśmy sobie Donjona i będę planował jutro przejść w Omnibuna. Nie przejść, tylko złapać Omnibuna i go po prostu mieć. No bo potrzebny jest nam Lilaryś na poziomie 72-73, a jutro jest jeszcze dzień mroku, także myślę, że te jeżynki jakoś nam tu wpadną na to 72-73 i uda nam się złapać Omnibuna, bo to będzie ostatni dzień weekendu mądrości, a potem dopiero za 4 tygodnie, przez co strasznie te pety by mi odstawały, więc mam nadzieję, że to się uda, trzymajcie kciuki. Tutaj w ziemi wykidajło. Już jest na poziomie 87, już niedługo będziemy sobie przechodzić tutaj w teren żarła. Tym bardziej, że mam tu 11 jedzonek, więc już niedługo Wikidaiło będzie na poziomie 100. Skończymy sobie środowisko. Szczerbunka złapałem ostatnio na live. Pancerniksa będziemy czekać za 2 tygodnie.
aż będzie gorączka złota. Także troszeczkę czekania jest, ale wszystko w dobrej mierze, wszystko bardzo fajnie pójdzie. Tutaj Smoky właśnie wbija poziom 72, także też już niedługo będziemy podchodzić pod Ryboga. No Ryboga dopiero w Walentynki, ale każdy exp z pokonania pupila się przyda. Jeśli chodzi o wodę, no to tutaj karmimy już Ślałwęża, mamy go na poziomie 7. No i tak jak mówiłem na jakimś live'ie, że będę starał się te dwa pety karmić w miarę równolegle. To znaczy, jeśli będę miał nadmiar jedzonek i szlałwąż będzie nakarmiony, no to będę dawał też jedzonko Dziubingowi, no bo też chcę, żeby on w miarę sensownie doszedł do tej setki, żeby dał nam bonus, no bo jesteśmy mimo wszystko wojownikiem. Także ten bonus na pewno nam by się przydał. No i co ja mogę powiedzieć? No tutaj puszczę wyprawę, bo jest już dosyć późna pora, mieliśmy puszczać ją to trochę wcześniej. No niestety wstałem jak wstałem. Także no trzeba zrobić ją teraz. No i chyba to by było na tyle tutaj na tym serwerze, na tym odcinku. No bo chyba wszystko tutaj mam zrobione, co chciałem. Wszystko wam powiedziałem. No bo co? No tutaj za dwa dni nam się kwatery skończą na poziom 13, 14, przepraszam. Puścimy je sobie od razu na poziom 15. I to będziemy mieć już z głowy. Będziemy mogli sobie pójść troszkę w akademię, troszkę w skarbiec. Potem od razu ruszyć szybko twierdzę na poziom 16. Być może od razu po poziomie 16 puszczę poziom 17. Zobaczymy, no ale to będzie troszkę jeszcze trwało. Także na razie nie wybiegajmy aż tak bardzo w przyszłość. No bo do tego czasu jeszcze będzie sporo live'ów, mam nadzieję, sporo odcinków. No a tu co się dzieje w podziemiach, no to traktor na poziom 13 się buduje, jeszcze 5 dni. Także po traktorze od razu idziemy w trenera gladiatora, a potem na spokojnie już serce 14 i niech się to kręci dalej. Już niedługo też będziemy odbierać wehikuł czasu. Myślę, że w przeciągu tam kilku, może 5 dni, może 6 będziemy odbierać wehikuł czasu. Będziemy liczyć na osiągnięcie dziura czasu do klaserka. Także w sumie to będzie tyle. No bo tutaj kołem nie będę kręcił, bo bardzo możliwe, że dostaniemy dzisiaj jeszcze jakiś poziom. Może jakiś loch padnie. No bo zawsze tutaj jest szansa. Szansa jest na pewno. Na pewno jest tutaj szansa w tej świątyni zimnej krwi. Na pewno tornadko mogę jakieś ruszyć. Także tutaj jest troszkę do klikania, ale te grzybki oczywiście przydadzą się na jutro, no bo jutro będzie próba łapania Omnibuna. Także trzymajcie kciuki, komentujcie, zostawiajcie łapki w górę i trzymajcie się ciepło i na razie.